Taki melon z logo naszej telewizji został wyrzeźbiony przez Piotra Kwiatka, członka polskiej grupy carvingowej Carving Team Poland. Grupa zajmuje się rzeźbieniem w warzywach i owocach, a szczególnie upodobała sobie arbuzy i melony, z których powstają prawdziwe cuda. Pokaz ich zdolności będzie można obejrzeć osobiście na festynie charytatywnym dla Zosi Matyjaszczyk. To jedna z wielu atrakcji festynu, który odbędzie się 30 czerwca na stadionie piłkarskim Olimpia w Starym Luboszu. Warto przyjść, bo Zosia potrzebuje pieniędzy na leczenie. Początek zabawy o godzinie 15, atrakcje dla dzieci ruszają od 17.